Witam serdecznie w odcinku 10 playlisty Iluzja pod tytułem Internetowe dylematy, część pierwsza. W poprzednim dziewiątym odcinku zakończyłem omawianie kontroli umysłów używanej w mediach głównego nurtu w telewizji, radiu i gazetach. W tym odcinku odniosę się do kontroli umysłów, realizowanej przy pomocy internetu w oparciu o książkę Komputerowa propaganda. Samuela Uleja i Filipa Howarda z 2019 roku. Na początek parę informacji historycznych. Rok 1991. Połączenie internetowe pomiędzy Uniwersytetem w Kopenhadze a Uniwersytetem w Warszawie. Rok 2006. Pierwsze medium społecznościowe nasza klasa. Rok 2014. Początek wojen trolowych na Facebooku. A teraz kilka terminów internetowych. BAN to forma kary nakładanej przez Google na stronę internetową za stosowanie praktyk niezgodnych z ustalonymi przez firmę. Polega ona na uniemożliwieniu dostępu do danych stron internetowych czy serwera. Tutaj powstaje problem wolności słowa. Czyli główny cel, który przyświecał zakładaniu sieci internetowych. Do tej pory nie przeszkadzały Google treści często kontrowersyjne, dopóki nie zaczęły pojawiać się w internecie informacje niewygodne dla interesów ludzi stojących w cieniu świecznika władzy. Internet, który miał być ich kolejną tubą propagandową i maszynką do manipulacji masami, okazał się bronią obosieczną. Howard and Woolley opisują trzy główne elementy występujące w propagandzie komputerowej. Polityczne boty, zorganizowane kampanie troli, nienawiści i dokuczania oraz rozpowszechnianie fake newsów i dezinformacji. Elementy te tworzą szerszy system platform mediów społecznościowych, niezależnych agentów, i ogromnej ilości danych nastawionych na manipulację opinią publiczną. Twitter jest platformą szczególnie opanowaną przez boty polityczne, z których część generuje życzliwe tweety, ale jest też grupa złośliwych, manipulująca hashtagami i generująca spam. Boty, czyli zautomatyzowane konta na platformach mediów społecznościowych. Imitujące prawdziwych użytkowników. Głównym zadaniem bota jest tworzenie nieograniczonej bazy osób zainteresowanych daną witryną. Osoba, która została rozpoznana przez system, jest stale obserwowana. System ciągle się uczy zachowań internautów, a zdobyte informacje wykorzystuje w zaczepnych działaniach marketingowych. Przekazywanie takich danych jest możliwe dzięki ciasteczkom i akceptowaniu polityki prywatności. Generalnie, boty potrafią spełniać od jednej do czterech funkcji, a mianowicie zbieranie informacji, wykonywanie akcji, generowanie treści i naśladowanie ludzi. Istnieją boty pozytywne prowadzące pozytywne dyskusje online oraz boty złośliwe generujące spam i złośliwe linki. Naukowcy podkreślają duży wpływ tzw. partyzanckich botów politycznych, używanych do prowadzenia kampanii wyborczych. Istnieje wiele sponsorowanych przez rządy zorganizowanych instytucji działających na różnych mediach społecznościowych. Na przykład Artur Chen w 2015 roku prowadził śledztwo w sprawie rosyjskiej agencji w Sankt Petersburgu, która zatrudniała setki pracowników opłacanych do tworzenia artykułów, pisania postów blogowych oraz wpływania na polityczne debaty w mediach społecznościowych. Takie instytucje nazywane są powszechnie farmami troli lub armiami troli pani Katarzyna Szymielewicz na stronie Panaptykon pisze Za każdym razem, kiedy otwieramy stronę internetową, wchodzimy w interakcję nie tylko z widzialnym dostawcą treści, ale też z całą siecią niewidzialnych pośredników. Na tym zakończę odcinek dziesiąty, w którym opowiedziałem o botach i armiach troli grasujących w internecie. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka jedenastego pod tytułem Internetowe dylematy część druga.